Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik Tchnienie grozy.

Edgar Allan Poe Opowieść Artura Gordona Pym'a Znany Taket Rozdział 8 gdy wreszcie przy mętnym świetle sztormowej latarni przyjrzałem się sobie w kawałku lustra wiszącym w służbowej kabinie, ogarnęło mnie na widok strasznej maski uczucie jakiejś nieokreślonej trwogi, Także zacząłem gwałtownie drżeć i ledwie zdołałem opanować się na tyle, aby móc do końca odegrać swoją rolę. Trzeba było działać szybko i stanowczo, więc obaj z Petersem wyszliśmy na pokład. Wszystko było w porządku i nikt nam nie stał na zawadzie. Zaczęliśmy posuwać się ostrożnie wzdłuż burty i doszliśmy w ten sposób do trapu kajuty. Właz był uchylony, i nawet podparto go kawałkami drzewa, aby się nie zamknął. Widzieliśmy całe wnętrze kajuty przez szczeliny koło zawiasów. Wielkie szczęście dla nas, żeśmy nie próbowali napaść ich niespodziewanie, gdyż wszyscy mieli się na baczności. Jeden tylko spał leżąc tuż koło schodów i trzymając muszkiet obok siebie. Reszta siedziała na materacach wydobytych z koi, rzuconych na podłogę. Prowadzili jakąś poważną rozmowę. Pomimo libacji, o której świadczyły dwa próżne dzbany i kilka rozrzuconych na podłodze kubków, byli mniej pijani niż zwykle. Wszyscy mieli noże, a paru pistolety. Na koi, tuż pod ręką, leżała cała kupa strzelb. Przez pewien czas nastawialiśmy ucha, namyślając się, jak postąpić. Dotychczas nie zdecydowaliśmy się na nic konkretnego, poza tym, że spróbujemy sparaliżować ich odwagą przez ukazanie im widma Rogersa. Zbóje rozmawiali o swych pirackich planach i usłyszeliśmy, że mają zamiar połączyć się z załogą szkunera Hornet i od tej chwili rozpocząć wspólną akcję korsarską na wielką skalę. Szczegółów jednak nie mogliśmy już zrozumieć. Jeden z ludzi wspomniał coś o Petersie. Porusznik odpowiedział na to po cichu, ale nie mogliśmy zrozumieć co. Wkrótce jednak dodał trochę głośniej, że Peters ma wiecznie do czynienia w Kubryku ze smarkaczem kapitana i że im prędzej obaj wylecą za burtę, tym lepiej dla sprawy. Na te słowa nikt nie odpowiedział, ale było widoczne, że wszyscy zgadzają się na ten projekt, a najbardziej ucieszony wydawał się Jones. Byłem w owej chwili ogromnie wzburzony, gdyż wiedziałem, że August i Peters jeszcze ciągle są niezdecydowani, jak działać. W każdym razie postanowiłem drogo sprzedać swe życie i nie tracić odwagi do końca. Straszliwy hałas, spowodowany wyciem wichru, uderzeniami bałwanów przelewających się przez pokład i trzaskaniem lin, pozwalał nam słyszeć rozmowę tylko podczas chwilowego uciszenia się żywiołów. W jednym z takich momentów usłyszeliśmy, jak porucznik mówił do któregoś ze swoich, aby poszedł i kazał tym podłym psom, czyli Petersowi i Augustowi, zejść do kabiny. Tu bowiem będzie ich miał na oku, a nie myśli znosić jakichś tajemnic na brygu. Szczęściem dla nas kołysanie okrętu było w tej chwili tak silne, że nie można było natychmiast spełnić rozkazu. Potem kucharz powstał ze swego materaca, aby iść do nas, gdy nagle fala tak wielka, iż myślałem, że nam zniesie maszty, rzuciła go głową o drzwi jednej z kabin oficerskich na Bagburcie. Drzwi otworzyły się i powstało wiele zamieszania. Na szczęście żaden z nas nie przewrócił się, mogliśmy więc uciec śpiesznie i obmyślić na prędce jakiś plan działania, zanim ukazał się posłaniec, a raczej zanim wysunął głowę. Nie wyszedł on bowiem na pokład. Nie dostrzegając nieobecności Alena, wrzasnął tylko powtarzając rozkaz oficera. Peters odpowiedział mu zmienionym głosem. Dobrze, dobrze! I kucharz cofnął się natychmiast, nie podejrzewając niczego. Wtedy obaj moi towarzysze zeszli do kajuty. Peters zamknął drzwi za sobą tak samo jak pierwej. Porucznik przyjął ich z udaną serdecznością i oświadczył Augustowi, że ponieważ zachowywał się przez cały czas nienagannie, wolno mu zamieszkać w swej dawnej kabinie i uważać się za równego wszystkim. Następnie podał mu pół szklanki rumu i zmusił do wypicia. Widziałem i słyszałem wszystko, gdyż poszedłem za towarzyszami i gdy tylko zamknęły się drzwi, zająłem swoje dawne stanowisko. Miałem przy sobie obie rączki do pomp i położyłem je na szczycie trapu, aby w razie potrzeby mieć je pod ręką. Ustawiłem się teraz możliwie najdogodniej, aby nie tracić z oczu wypadków w kabinie i starałem się zachować jak najwięcej zimnej krwi i energii, aby spokojnie wejść między łotrów, gdy Peters da mi umówiony znak. Ten starał się skierować rozmowę na krwawe szczegóły buntu i stopniowo doszedł do opowiadania o tysiącznych zabobonach rozpowszechnionych wśród marynarzy. Nie mogłem, wprawdzie, wszystkiego słyszeć, ale skutek tej rozmowy był aż nadto widoczny na twarzach buntowników. Najbardziej zdawał się wzburzony porucznik, a gdy ktoś wspomniał o okropnym wyglądzie trupa Rogersa, zdawało się, że nędznik lada chwila zemdleje. Peters zapytał go teraz, czy nie uważa za stosowne wyrzucić trupa za burtę, gdyż zbyt okropnie wygląda, jak się tłucze w ścieku. Wtedy porucznik zaczął z trudem chwytać powietrze, jak gdyby się dusił, po czym powiódł błagalnym wzrokiem po twarzach załogi, z niemał prośbą, aby który z nich podjął się tego zadania. Nikt się jednak nie ruszył. Było widoczne, że całe towarzystwo doszło do najwyższego stopnia nerwowego podniecenia. Teraz Peter zdał mi znak. Otworzyłem natychmiast klapę i, nie mówiąc ani słowa, zeszedłem po trapie i stanąłem nagle pośród buntowników. Straszne wrażenie, jakie moje niespodziane okazanie się wywarło na zebranych, nie zadziwi nikogo, gdy uwzględnimy wszystkie okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu. Zazwyczaj w wypadkach tego rodzaju rodzi się w umyśle widza jakaś wątpliwość co do rzeczywistości, zjawy, którą ma przed sobą. Zachowuje on choćby najsłabszą nadzieję, że ma do czynienia z mistyfikacją, a nie z postacią przychodzącą naprawdę za światów. Można z całą stanowczością utrzymywać, że podobnym wypadkom towarzyszy prawie zawsze niedowiarstwa, śmiertelną trwogę, jaką one wywołują, trzeba nawet w wypadkach największego przerażenia przypisać raczej obawie, aby zjawa nie okazała się czymś nadprzyrodzonym, niż rzeczywistym przekonaniu, że się ma z takim nierealnym zjawiskiem do czynienia. Ale w obecnej chwili nie powstał w umyśle buntowników ani cień podobnej myśli. Samotność brygu i niemożność zbliżenia się do brzegu sprawiły, że zebrani nie mogli powziąć najmniejszego podejrzenia. Od dwudziestu czterech dni byli na morzu, a przez cały ten czas okrzyknięto tylko jeden statek. Cała załoga zresztą, nie domyślając się niczyjej oprócz nich obecności na okręcie, była zebrana w kajucie z wyjątkiem Alena, pozostawionego na straży. Co się tego tyczy, to zbyt dobrze znali jego olbrzymią postać. Miał sześć stóp i sześć cali wzrostu, aby mogli choć przez chwilę przypuszczać, że to on jest tym straszliwym zjawiskiem. Dodajmy do tego ponury nastrój wywołany burzą, temat rozmowy prowadzony przez Petersa, głębokie wrażenie, jakie ohydny trup wywołał z rana na wyobraźni tych ludzi, doskonałość mego przebrania i niepewne światło, przy którym mnie ujrzeli. Jedyna latarnia kabiny chwiejąca się wraz z okrętem rzucała tylko drżące i nikłe blaski, a nie zdziwimy się, że skutek naszego podstępu był o wiele silniejszy niż mogliśmy się nawet spodziewać. Porucznik podskoczył na materacu, na którym leżał, po czym runął bez słowa martwy na podłogę kabiny, a gdy okręt zakołysał się silniej, potoczył się jak kłoda pod ścianę. Z siedmiu pozostałych, czterech tylko zachowało odrobinę zimnej krwi. Reszta siedziała jak przykuta do podłogi, najbardziej godne litości ofiary trwogi i rozpaczy, jakie oczy moje widziały. Opór spotkał nas jedynie ze strony kucharza, Johna Hunta i Ryszarda Parkera. Dwóch pierwszych zastrzelił natychmiast Petersa, Parkera ja palnąłem rączką od pompy w głowę. Jednocześnie August porwał jeden z muszkietów leżących na podłodze i strzelił do Wilsona. Pozostało już tylko trzech, ale przez ten czas otrząsnęli się już oni ze swego osłupienia i zrozumieli zapewne, że padli ofiarą podstępu, gdyż rzucili się do walki z rezygnacją i wściekłością straceńców i, gdyby nie wyjątkowa siła Petersa, mogliby wziąć nad nami górę. Tych trzech to byli Jones, Greeley i Absalon Hicks. Jones powalił Augusta na podłogę i zadał mu kilka pchnięć nożem w prawe ramię. Byłby go bez wątpienia prędko zamordował Peters i ja nie mogliśmy od razu pokonać naszych przeciwników gdyby nie przyszedł mu z przyjaciela, na którego żaden z nas nie liczył. Wybawcą tym był tygrys. Z głuchym warczeniem skoczył do kabiny w najkrytyczniejszej dla Augusta chwili i rzuciwszy się na Jonesa, powalił go w jednej chwili na podłogę. Mój przyjaciel był jednak zbyt silnie poraniony, aby nam przyjść z pomocą, a mnie przeszkadzało niezmiernie moje niewygodne przebranie. Pies trzymał ciągle Jonesa za gardło, a Peters był dostatecznie silny, aby dać sobie radę z obu przeciwnikami. I byłby z nimi dawno skończył, gdyby mu nie przeszkadzała ciasnota kajuty i gwałtowne kołysanie okrętu. Wreszcie udało mu się chwycić ciężki stołek leżący na podłodze i rozbić nim czaszkę Grylego właśnie w chwili, gdy ten przykładał strzelbę do ramienia, aby do mnie wypalić. W tej chwili gwałtowne pochylenie okrętu rzuciło go na Hicksa, którego Peters udusił momentalnie jednym uściskiem swych potężnych rąk. W ten sposób, w krótszym czasie niż trwa opowiadanie, staliśmy się panami brygu. Jedynym z przeciwników, który pozostał przy życiu, był Richard Parker. Jak już wspomniałem, na początku walki uderzyłem tego człowieka rączką od pompy w głowę. Leżał teraz nieruchomo pod drzwiami kajuty, ale gdy Peters dotknął go nogą, poruszył się i zaczął prosić o litość. Cios ogłuszył go tylko. Miał głowę trochę rozbitą, poza tym nie odniósł żadnego szwanku. Podniósł się i na razie związaliśmy mu ręce do tyłu. Tygrys, warcząc wściekle, ciągle jeszcze trzymał za gardło Jonesa. Przypatrzywszy się uważnie, Przekonaliśmy się, że łotr już nie żył, a krew płynęła strumieniem z głębokiej rany, jaką mu zadały ostre kły zwierzęcia. Była pierwsza godzina nad ranem, a wiatr doł bezustannie z niezmierną gwałtownością. Bryk ucierpiał podczas burzy więcej niż można się było spodziewać, trzeba było koniecznie coś na to zaradzić. Przy każdym przechyleniu na Zawieczną czerpał wodę, a podczas naszej walki dużo wody dostało się do kajuty, gdyż schodząc zostawiłem klapy otworem. Cały parapet na Bakburcie został zmyty, podobnie jak kambus wraz z łodzią mocowaną na rufówce. Główny maszt chwiał się i trzeszczał, grożąc w każdej chwili upadkiem. By zyskać więcej miejsca w ładowni rufowej, Piętę tego masztu zamocowano między pokładami, karygodne rozwiązanie stosowane niekiedy przez nieudolnych budowniczych statków. Także zachodziło stałe niebezpieczeństwo, iż maszt zostanie wyrwany z osady. Dla ukoronowania naszych nieszczęść, okazało się przy sądowaniu, że kokpit zawiera co najmniej 7 stóp wody. Pozostawiliśmy więc trupy w kabinie i zabraliśmy się natychmiast do pomp. Parker został naturalnie uwolniony z więzów i użyty do pomocy. Augustowi założyliśmy bandaż jak najlepiej umieliśmy i biedny chłopiec robił co mógł, to znaczy bardzo niewiele. Przekonaliśmy się jednak, że pracując ciągle jedną pompą, opanujemy napływ wody i nie damy mu się powiększyć. Ponieważ na brygu pozostało nas tylko czterech, była to okropnie ciężka robota. Krzepiliśmy się jednak nadzieją nadejścia świtu, aby przez ścięcie głównego masztu ulżyć nieco brygowi. Tak przebyliśmy noc pełną trwogi i nieludzkiego wyczerpania, gdy wreszcie nadszedł świt. Burza grzmiała dalej z tą samą furią, i nie było najmniejsze oznaki zwiastujące jej koniec. Wywróciliśmy wtedy ciała na pokład i wrzuciliśmy w morze. Następnym naszym zadaniem stało się pozbycie masztu. Po koniecznych przygotowaniach Peters zabrał się do rąbania masztu. Znaleźliśmy topory, a my staliśmy przy olinowaniu. Gdy bryk przechylił się pod podmuchem wiatru, Peters dał znak do przecięcia lin i cała masa drzewa i ta runęła poza burtę, nie wyrządzając żadnych większych szkód. Spostrzegliśmy teraz, że statek mniej cierpi od wiatru, ale położenie nasze było jeszcze ciągle bardzo groźne, ponieważ nawet pracując przy dwóch pompach nie mogliśmy zmniejszyć przyboru wody. Usługi Augusta były zupełnie nieznaczne, jakby do powiększenia naszych strapień olbrzymia fala uderzając w bryk od nawiecznej zepchnęła go o kilka rąb pod wiatru i zanim statek odzyskał równowagę, druga fala przewaliła go i rzuciła całkowicie na burtę. Wtedy balast runął całą masą na zawietrzną, co do ładunku, ten od dawna miotał się w różne strony i przez kilka chwil myśleliśmy, że statek się przewróci. Po chwili jednak wyprostował się trochę, ale ponieważ balast pozostał przy Bagburcie, zaprzestaliśmy dalszego pompowania, nie mogąc i tak już nic robić. Zwłaszcza, że wskutek wytężonej pracy mieliśmy ręce okropnie poranione i zakrwawione. Zaczęliśmy wtedy wbrew w zdaniu Parkera obalać Fokmaszt. Dokonanie tego nie było łatwe z powodu dużego nachylenia brygu. Maszt, przewalając się przez burtę, porwał ze sobą bokszpyt i zamienił bryg w kompletną ruinę. Dotychczas mogliśmy mieć nadzieję na ratunek w szalupie, której dotąd nie uszkodziła żadna z fal, przelewając się przez pokład, ale uciecha nasza nie trwała długo, gdyż po utracie Fokmasztu i oczywiście foka, który utrzymywał statek w stałym położeniu, każda fala uderzała teraz wprost na nas. I w ciągu pięciu minut mieliśmy pokład od dziobu do rufy ogołocony ze wszystkiego. Morze porwało łódź, niosąc parapet, sterburty, i rozbiło na kawałki windę kotwiczną. Doprawdy trudno się znaleźć w bardziej opłakanym położeniu. W południe. Zdawało się, że burza nieco ucichła, ale doznaliśmy srogiego zawodu, gdyż po chwili spokoju wybuchła z większą jeszcze gwałtownością. O czwartej po południu nie można było ustać na nogach pod uderzeniami wichru, a gdy noc zapadła, nie miałem już ani cienia nadziei, żeby okręt wytrzymał do rana. Po północy bryk zanurzył się w wodzie aż do dolnego pokładu. Wkrótce potem fala wyrwała i uniosła stera, następnie... Podrzuciła tak wysoko rufę okrętu, że byliśmy pewni, iż bryk tonie. Mieliśmy dotychczas nadzieję, że ster wytrzyma do końca, był bowiem nadzwyczaj mocny i osadzony w sposób, jakiego nigdy, ani przedtem, ani później nie widziałem. Przytwierdzony do telnicy za pomocą szeregu potężnych klamer żelaznych, z kółkami, przez które przechodziła wielka sztaba skutego żelaza. Jak olbrzymia była siła fali. Dowodzi fakt, że wszystkie klamry, choć zanitowane co do jednej, wyrwane zostały z twardego drzewa. Zaledwie ochłonęliśmy po tym okropnym wstrząśnięciu, gdy nowa fala, jedna z najstraszniejszych, jakie widziałem, runęła na pokład, zalała luki, zerwała trap i wypełniła wodą cały kadłub statku. Tłumaczenie: Marian Stemar. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.